Nasze rozważania zatytułowałem Dwa drzewa. Nie wiem, czy ktoś już wie, z czego będziemy korzystali. Niektórzy mówią, że wiedzą. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 9 werset. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 9 werset. Możemy jeszcze 8 też przeczytać. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia, oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Dwa drzewa, o których dzisiaj chcę mówić, to drzewo poznania dobra i zła i drzewo życia. Ale takie spostrzeżenie na początek naszych rozważań. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ja przygotowując sobie to kazanie, doznałem takiego małego olśnienia, że oto kiedy mówimy o raju i kiedy mówimy o Adamie i Ewie, kiedy mówimy o historii, która się wydarzyła, to wszyscy pamiętają tylko o jednym drzewie. Zwróciliście uwagę, że nie pamięta nikt o tym, a przynajmniej nikt nie wspomina tego drugiego drzewa. To jest bardzo ciekawe, ponieważ tyle samo, przepraszam, o wiele więcej miejsca, jak się przekonamy, w opisie biblijnym poświęcono drzewu życia. O drzewie poznania dobra i zła jest naprawdę niewiele. Z tego wniosek, bardzo prosty, że komuś zależy na tym, żebyśmy nie pamiętali o drzewie życia. Wiemy, komu zależy. Nie, zależy na tym przede wszystkim szatanowi, ale też i całemu systemowi, który on stworzył, systemowi tego świata, bowiem drzewo życia jest tym, czym go opisano, czyli jest drzewem życia, życia, ale tego Bożego życia. A to nie jest w smak ani diabłu, ani to nie jest w smak temu światu, ponieważ to oznacza, że pozorne zwycięstwo odniesione przez szatana pod drzewem poznania dobra i zła, no, przemienia się w tym momencie w klęskę. Zapamiętajmy sobie tą ciekawostkę, bo to jest rzecz, która się w ogóle przewija przez Biblię. My pamiętamy różne rzeczy z Biblii, różne rzeczy nas uczą, ale o pewnych rzeczach jakby gdzieś ktoś zapomniał, nie ma ich, znikają, a one tam są. I one są potrzebne do tego, żebyśmy poznawali prawdę. Tak więc Biblia uczy nas, że kiedy Pan Bóg stworzył człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, w tym ogrodzie posadził całe mnóstwo różnych drzew. To, co mi się tutaj podoba, to jest napisane, że, bo znowu niektórzy pamiętają tylko o tym, że to były drzewa, których można było jeść owoce, ciągle o brzuchu pamiętają. Ale tu jest napisane, że Pan Bóg też zasadził wszelkie drzewo przyjemne do oglądania. Czyli nie z każdego drzewa Adam i Ewa jedli, ale były też drzewa, które służyły tylko do oglądania, były przyjemne do oglądania. Bardzo ciekawe rzeczy mówi Biblia. To oczywiście bardzo wiele mówi nam i to jest jak zupełnie inny temat na inne rozważania, ale chciałbym powiedzieć, że człowiek wcale nie musi być ubogi, jeśli chodzi o przeżycia takie estetyczne. Wręcz odwrotnie. Biblia mówi nam, że Bóg, stwarzając świat, pamiętał o tym, aby stworzyć rzeczy, które mają nam sprawiać przyjemność, kiedy na nie patrzymy. Stworzone też zostały drzewa, które były dobre do jedzenia. Wiadomo, że chodzi o owoce, bo wcześniej o tym było powiedziane. I te dwa drzewa, o których dzisiaj wspominamy. Drzewo życia
i drzewo poznania dobra i zła. W tej samej pierwszej Mojżeszowej, wersety 16-17 czytamy: I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Wcześniejszy fragment mówił nam, że te drzewa życia i drzewo poznania dobra i zła były umieszczone w środku ogrodu. Czy było obok siebie? Nie ma to większego znaczenia, ale wiele wskazuje na to, że rzeczywiście były obok siebie. Wniosek taki należy wysnuć z wydarzeń, które później mają miejsce. Bóg mówi, ze wszystkich drzew możecie jeść, ale jest jedno drzewo, które będzie miało owoce i tych owoców nie wolno wam tknąć. Zwróćcie uwagę, że wśród tych drzew, z których mogli jeść, było również drzewo życia. O tym też często zapominamy. Jakby nie pamiętamy o tym, umyka nam to. Nieważne, jakie owoce tam rosły, to jest drugorzędna sprawa. Ważne jest, że Bóg pewne drzewo nazwał owocem życia i z tego drzewa pozwolono jeść Adamowi i Ewie. Dodatkowo mogli jeść z wielu różnych owoców, z wielu różnych drzew, ale było to jedno drzewo. Nieistotne, jakie tam owoce rosły, ponieważ problem nie leżał w owocach. I Bóg powiedział, to jest to drzewo, z którego nie możecie jeść. To jedno jedyne, z którego nie możecie jeść. To było jedno jedyne ograniczenie, jeśli tak można powiedzieć, które Bóg dał Adamowi i Ewie. I oto zdarzyło się, że dwa drzewa, jestem przekonany, że dwa zwykłe drzewa, zdeterminowały ludzką historię. Każdego dnia Adam i Ewa przychodzili i mieli przed oczyma te dwa drzewa. Nie stanowiło dla nich problemu, żeby nie sięgać po owoce z drzewa poznania dobra i zła, ale sięgali obficie po owoce z drzewa życia. Pamiętajmy, że kiedy zostali stworzeni i umieszczeni w tym wyjątkowym ogrodzie nazwanym Edenem, żyli wiecznie. Żyli wiecznie. Jedząc z drzewa życia, można powiedzieć, że będąc posłusznymi Bogu, bo drzewo życia było drzewem posłuszeństwa, tak jak drzewo poznania dobra i zła było drzewem nieposłuszeństwa, mogli żyć w nieskończoność. Mogli jako ludzie płodzić dzieci, mogli zaludniać ziemię i trwałoby to w nieskończoność, ponieważ Bóg powiedział, że są na Jego obraz, na Jego podobieństwo, ponieważ byliby posłuszni Bogu, śmierć im nie groziła. Kiedy myślimy o tych drzewach, to chciałbym powiedzieć rzecz następującą, bo na ten temat możemy przeczytać i mity, i legendy, i różne dziwne historie, ale tego, czego uczy nas Biblia, to żebyśmy czytali ją tak, jak jest napisana. Wprost. Jeszcze raz podkreślam, nieistotne jest, co to było za drzewo. Czy to był bananowiec, czy to było drzewo rodzące brzoskwinie, czy oliwki, to jest bez znaczenia. Ważne jest, że Bóg jedno z tych drzew nazwał drzewem poznania dobra i zła i zabronił z niego spożywać, a drugie z tych drzew Bóg nazwał drzewem życia i pozwolił z niego spożywać. Zdarzyło się jednak, że, nie będę się powtarzał, tydzień temu o tym więcej mówiłem, że Adam i Ewa zjedli z drzewa poznania dobra i zła. Mówiliśmy o tym tydzień temu, więc nie chcę już całości przedstawiać, ale tylko tyle powiem, że to oznaczało, że ściągnęli na siebie Boży gniew. Ponieważ Bóg, oprócz tego, że jest pełen miłości, jest również sprawiedliwy. Atrybutem Boga jest również sprawiedliwość, o tym trzeba pamiętać.
I ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, więc musiał ich osądzić. Musiał ich osądzić. W przypadku Adama i Ewy ten sąd został zrealizowany w praktyczny sposób. 22 werset 3 rozdziału mówi, że oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od Edenu umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Kiedy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, zorientowali się, że są nadzy, na co wcześniej zwracali uwagi. Ale to nie dlatego tylko zareagowali, że zauważyli, że są nadzy, ale zaczęli się wstydzić. To była dziwna sytuacja. Ten wstyd również przeniósł się na ich relacje z Bogiem, bo kiedy usłyszeli Boga, który przechadzał się po ogrodzie, ukryli się. Było im wstyd, bo wiedzieli, że zrobili coś, czego nie wolno im było zrobić. Jak potoczyły się później losy, ich wiemy. Przed chwilą czytaliśmy. Zostali usunięci z ogrodu Eden. Ale zwróćcie uwagę, co mówi Biblia na temat tego wydarzenia. Bóg mówi, człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. To jest prawda. Bóg zna zarówno dobro, jak i zło. To jest takie ciekawe pytanie, dlaczego Bóg nie ulega złu? Skoro zna dobro i zna zło, dlaczego złu nie ulega? Jedyną i najprostszą odpowiedzią jest to, że Bóg jest święty. Jest sam w sobie i sam z siebie święty. Co nie oznacza, że jest tak zaprogramowany, ale co oznacza, że Bóg nieustannie wybiera dobro. Mógłby czynić zło, bo jest Bogiem. Nieustannie wybiera dobro, a wybiera go, bo jest święty. Jest czysty i święty. Tak więc w jego przypadku, chociaż zna dobro i zło, nie grozi mu, że zło ogarnie go. Ale oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło. Pewna różnica polega na tym, że człowiek nie był już święty. Człowiek już nie był święty. A więc zło zatriumfowało. Człowiek w momencie, kiedy dokonał tego przestępstwa, stał się zły. A więc wybory, które mógł dokonywać, mogły być tylko złe. Niektórzy myślą, że człowiek był w stanie, pomimo tego, że popadł w grzech, był w stanie jednak wybierać dobro. Otóż apostoł Paweł pięknie to rozwinął w liście do Rzymian, rozdziały od 1 do 6, kiedy uczy i pokazuje to w cudowny sposób, że człowiek, który poznał zło, jest zły sam w sobie i nie jest w stanie wybierać dobra. Nie ma takiej możliwości. Ba, w miarę upływu czasu człowiek zapomina o tym, czym jest dobro. Staje się esencją zła, można powiedzieć. I wszystkie jego działania są złe i muszą być złe, ponieważ jest pełen zła, pełen grzechu. Zwróćmy uwagę, co Bóg mówi. Usuńmy go z ogrodu Eden, bo jeśli zje owoc z drzewa życia, będzie żył na wieki. I na pewno są ludzie, którzy w tym momencie powiedzą, ale Bóg jest zły. Mogliśmy żyć wiecznie, a Bóg nas wyrzucił z ogrodu Eden. Otóż chcę wam powiedzieć, że Bóg okazał nam niesamowite miłosierdzie. To jest pierwsza informacja, która płynie z tej decyzji. Wyobraźcie sobie, to jest skrajny może przypadek,
nigdy niekończący się obóz w Oświęcimiu. Nikt nie może zginąć, ale ludzie są dręczeni na wieki wieków. Przy tym wydaje się, że piekło byłoby chyba milszym miejscem. To jest niewyobrażalne, co by się stało, gdyby ludzie żyli wiecznie przepełnieni złem. I trzeba to jasno powiedzieć, grzech ma tendencję do rozrastania się, w związku z czym każde kolejne pokolenie byłoby gorsze od poprzedniego. Co notabene chyba jednak daje się zauważyć, nawet w dzisiejszym świecie. Byłoby to niewyobrażalna katastrofa dla nas wszystkich, dla ludzi, którzy zdołaliby się urodzić, ale nie mogliby umrzeć. Przecież nie bylibyśmy w stanie w tych ciemnościach znaleźć jakiegokolwiek rozwiązania, a pragnęlibyśmy go, ale by go nie było. Bóg więc okazał nam niesamowite miłosierdzie, usuwając nas z ogrodu Eden. Ale jeszcze jest tutaj druga rzecz, o której chcę powiedzieć i która będzie nam pomocna w dalszych naszych rozważaniach. Oto Bóg mówi, usuńmy go, żeby nie zjadł owocu z drzewa życia. Czyli było realne zagrożenie, że człowiek, który popadł w grzech, zjadł z niewłaściwego drzewa owoc, jest w stanie sięgnąć teraz po owoc życia i co? Żyć wiecznie. I znowu taka myśl przychodzi, no co to było za drzewo? Co tam za owoce były, że dawały wieczne życie? I znowu chcę powiedzieć rzecz bardzo ważną. To nie jest ważne, jakie owoce rosły na drzewie. One nie miały niczego nadzwyczajnego. Nie miały w sobie jakiegoś eliksiru wiecznego życia. Dotykamy w tym momencie, rozważając ten problem, rzeczy, która powinna w niezwykły sposób pozwolić nam zrozumieć Boże działanie w życiu każdego z nas i w życiu ludzi generalnie. Oto Bóg powiedział, że jeśli będziesz jadł z drzewa życia, to będziesz żył wiecznie. Pozwolił na to. Pomimo tego, że człowiek zgrzeszył, Bóg nie zmienił nagle zasad. Zauważyliście, że Bóg nie zmienił nagle zasad? Wszystko pozostało po staremu. Człowiek więc mógł sięgnąć po owoc drzewa życia i Bóg musiałby respektować swoje ustalenia. Dlatego, że Słowo Boże jest tak i amen. Ono się nie zmienia. Żadne okoliczności nie zmienią Bożego wyroku. Żadna sytuacja nie doprowadzi do tego, że Bóg zmieni swoje zdanie. To, co sprawiłoby, że ci ludzie mogli żyć wiecznie, to fakt, że Bóg pewne drzewo nazwał drzewem życia i powiedział, że jeśli będziesz jadł z tego drzewa, to będziesz mógł żyć wiecznie. I Bóg musiałby to respektować. Dlatego Adam i Ewa zostali usunięci z raju. Jeśli Bóg coś powiedział, jeśli czytamy Boże Słowo i czytamy, że Bóg coś powiedział, to jest to tak i amen na wieki. To się nigdy nie zmieni. Jeśli siedzisz gdzieś w kącie, zapłakany, jeśli siedzisz gdzieś w kącie z rozdartym sercem, to pamiętaj, że Bóg powiedział w 8 rozdziale Listu do Rzymian, nie porzucę cię, nie opuszczę. Nic nie odłączy cię od miłości Jezusa Chrystusa. Jeśli czujesz się opuszczony, zostawiony, zapomniany przez Boga, to pamiętaj, że albo twoje ciało cię oszukuje, albo diabeł cię oszukuje. Ale Bóg nie zmienił swojego zdania. Dotyczy to wszystkich spraw dotyczących człowieka. Bóg nie zmienia swojego zdania. Raz wypowiedziane słowo trwa na wieki. Jedno wypowiedziane słowo sprawiło, że pojawił się wszechświat.
Jedno wypowiedziane słowo sprawi, że jak mówi Biblia, niebiosa i ziemia zostaną zwinięte. Znikną, aby pojawić się na nowo. Jedno słowo Boga wystarcza, żeby czynić takie cuda. Dlatego nie wierzmy, że Bóg może zmieniać zdanie. Nie próbujmy myśleć, że Bóg jest istotą, która w jakikolwiek sposób okazuje słabość, która nagle orientuje się, że sprawy idą w niewłaściwym kierunku. Bóg wszystko przewidział i dla Niego nie ma żadnego zaskoczenia. To jest powód, dla którego człowiek został wyrzucony z raju. Aby nie żył na wieki jako grzesznik i ten, który coraz bardziej popada w grzech, nie mogąc umrzeć. No, byłby to koszmar. Dalej jest powiedziane w 24 wersecie, że wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Pomijając już te obrazki, które pokazują nam, że jest taka brama do Edenu i tam anioł stoi z tym mieczem, co jest nieprawdą, bo przecież tu jest powiedziane, że na wschód ogrodu od ogrodu, czyli w jakiejś odległości od tego ogrodu Bóg postawił zabezpieczenie. Dla nas informacja, która tutaj jest, mówi nam bardzo istotną rzecz. Płomienisty miecz wirujący. Czy ktoś kiedyś widział, jak się mieczem pracuje? A wyobraźcie sobie, że ten miecz jest wirujący. Można się uchronić przed ciosem pojedynczym, ale jeśli ktoś, jak pan Włodyjowski, potrafił używać szabli w sposób wirujący, nie było szans, żeby się uchronić przed ciosem. To jest zabezpieczenie, którego się nie da w żaden sposób przejść. Cheruby to te, które strzegą i używają we właściwy sposób tego miecza. Krótko mówiąc, nie ma powrotu do życia, które można by nazwać Bożym życiem, jeśli nie znajdziemy innej drogi. Ta droga prosta została zamknięta. Żaden grzesznik nie jest w stanie wejść do nowego życia. Co Biblia mówi, jak grzesznik zbliża się do Boga? Co by się stało? No, przede wszystkim mówi, że się to Bogu nie podoba. Jeśli ktoś przychodzi do Boga i nie ma wiary, nie wierzy, to Bogu się to nie podoba. Co za tym idzie, nie będziemy tego kontynuowali. Każdy może sobie dopisać to. Właściwie Biblia to jasno opisuje, co się stanie. Wieczerza, o której mówił Chrystus, na której znaleziono człowieka niewłaściwie ubranego, skończyła się dla niego tragicznie. Wyrzucono go precz. Nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego. No można takich fragmentów, wersetów przytaczać tutaj całą masę. Mówi to bardzo wyraźnie, że skutecznie została zamknięta droga do Bożego życia dla ludzi, którzy są grzesznikami. To jest dla nas najważniejsza informacja. Żaden grzesznik nie może żyć Bożym życiem. Nie ma takiej możliwości. Droga została zamknięta. Można sobie w końcu wyobrazić taką sytuację, że gdzieś tam na wschodzie, prawdopodobnie w okolicach dzisiejszego Iraku, Iranu, jest ogród. Każdy może przyjść sobie, a to jest to drzewo życia. Można teoretycznie sobie to wyobrazić. Czemu nie? Ale Bóg zamknął drogę do takiej rzeczywistości. Ona istnieje, ale nie dla grzeszników. Nie dla grzeszników. Zwróćmy uwagę, że oprócz pierwszej księgi Mojżeszowej, najwięcej na temat drzewa życia mówi nam Księga Objawienia. I chciałbym, żebyśmy te kilka wersetów sobie przeczytali i wyciągnęli wnioski. O co też chodzi w tym drzewie życia?
Objawienie 2:7. Końcówka listu do kościoła w Efezie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Wcześniej Jan, a właściwie Jezus ustami i piórem Jana mówi o pewnych złych nawykach tego kościoła. Porzucił pierwszą miłość. Czyli Bóg nie był tym, który był na pierwszym miejscu w tym kościele. No oczywiście to pociąga za sobą całą masę różnych wydarzeń. Ale jeśli to zostanie zwyciężone, to ci, którzy będą zwycięzcami, będą mogli spożywać owoc z drzewa żywota. Dalej, rozdział 22. I tu mamy najpierw rozdział 2. To jest wizja Nowego Jeruzalem. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Werset 14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Werset 19. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Drzewo życia występuje kilka razy w Księdze Objawienia. O drzewie życia wprost mówi się w pierwszej i w ostatniej księdze Biblii. Ezechiel, kiedy ma swoje niesamowite widzenie o rzece wypływającej spod tronu Bożego, też wspomina o drzewach, które rosną przy brzegu, na brzegu tej rzeki, i to, co je charakteryzuje, to to, że nieustannie wydają owoce. Ale generalnie pierwsza i ostatnia księga Biblii mówi nam o drzewie życia. Czyli drzewo życia jest tym symbolem, który rozpoczyna Boże objawienie i kończy Boże objawienie. Czyli to, co się dzieje pomiędzy tymi dwoma księgami, jest historią, która prowadzi od drzewa życia do drzewa życia. W jakimś sensie można powiedzieć, że historia zatacza krąg. Czym jest drzewo życia? Jak powiedzieliśmy wcześniej, w raju było to normalne, zwykłe drzewo, które zostało tak przez Boga nazwane, tak jak normalne, zwykłe drzewo zostało nazwane przez Boga drzewem poznania dobra i zła. I to, co je różniło, to jedna zasadnicza rzecz. Bóg z jednego pozwalał spożywać, a z drugiego nie pozwalał spożywać. W przypadku spożywania z drzewa życia człowiek mógł żyć wiecznie. W przypadku spożywania z drzewa poznania dobra i zła groziła mu niestety, ale śmierć. Najpierw grzech, a owocem grzechu jest śmierć. Grzech rodzi śmierć. Co łączy te dwa punkty objawienia? Jeżeli człowiek upadł i została zamknięta droga do drzewa życia, więc nie miał możliwości, aby żyć Bożym życiem. Ale Księga Objawienia uczy nas, że dostęp do drzewa życia już jest. I sugeruje, że jest na tyle szeroki, iż wielu ludzi może do tego drzewa życia mieć dostęp. Coś stało się pomiędzy, co sprawiło, że droga do drzewa życia została otwarta. I chciałbym zwrócić uwagę, że nieprzypadkowo właśnie to drzewa zostały uznane za symbole życia i w ogrodzie Eden i śmierci. Ponieważ Biblia zawiera sobie różne proroctwa dotyczące Mesjasza, a niektóre z tych proroctw mówią o tym, że będzie zawieszony na drzewie. Zawieszony na drzewie.
I co by nie powiedzieć o krzyżu, jakkolwiek by go symbolicznie nawet nie odbierać, w dosłownym znaczeniu był z drzewa, był drewniany. Pan Bóg jest niesamowicie precyzyjny. Niesamowicie precyzyjny. Ta jego precyzja czasami wręcz poraża. Kiedy czytamy 23 psalm, to w 23 psalmie, to chyba najbardziej lubianym psalmie, jest napisane o tym, że Bóg nas karmi na zielonych pastwiskach. Bóg nas karmi na zielonych pastwiskach. I oczywiście można to uznać za swego rodzaju metaforę. Ale jest bardzo ciekawą rzeczą, że kiedy Pan Jezus zgromadził się nad jeziorem Genezaret te 4000 ludzi i karmił ich Bożym chlebem, Bóg ich karmił, ponieważ to nie był normalny chleb. Ten normalny chleb to były dwa bochenki. To jak się okazuje, ponieważ da się zlokalizować na podstawie opisu biblijnego, gdzie to się działo, okazuje się, że było to jedyne miejsce nad jeziorem Genezaret, gdzie rośnie trawa. Jedyne miejsce. Poza tym jedynym miejscem wybrzeże jeziora Genezaret jest pozbawione trawy. A więc Bóg rzeczywiście karmił ich na zielonych pastwiskach. Jak tu uwierzyć, że Biblia mówi wiele rzeczy tylko w metaforach? Owszem, to jest swego rodzaju metafora, ale widać, że Bóg jest bardzo precyzyjny i wielokrotnie wprost pokazuje nam, że słowo Jego się spełnia. Droga do Bożego życia, bo to symbolizowało drzewo życia, jest zamknięta. Bóg rozpoczyna historię zbawienia. Ona się kończy, czy też centralnym punktem tej historii zbawienia jest śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, która to śmierć otworzyła drogę do Bożego życia. I w tym sensie krzyż stał się drzewem życia. Każdy, kto przyjdzie pod krzyż i każdy, kto pod krzyżem wyzna swój grzech, każdy, kto pod krzyżem odbierze błogosławieństwo przebaczenia, wchodzi do nowego życia. Do nowego życia. Kiedy czytamy trzeci rozdział Jana, przeczytajmy to 3:14-16. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem jak Bóg umiłował świat, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest coś, co Bóg uczynił, aby nasza droga do drzewa życia została otwarta. Ale wcześniej chciałbym przeczytać jeszcze fragment, który jest między 3 a 5 wersetem. Odpowiadając Jezus, to jest rozmowa z Nikodemem, rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Z tego fragmentu, z tego, co Jezus mówi, możemy jasno i precyzyjnie usłyszeć. Do Królestwa Bożego może wejść tylko osoba, która się na nowo narodziła. Przypomnijmy sobie, co wyniknęło ze zjedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła. Śmierć. Ludzie umarli, popadli w grzech i umarli. To się przerodziło wręcz później w fizyczną śmierć. Co prawda Adam i Ewa żyli bardzo długo, ale nie zmienia to faktu, że umarli. I Chrystus mówi: jest możliwość, aby wejść do Królestwa Bożego. Jest możliwość, aby żyć innym życiem,
ale jest pewien szkopuł, jest pewien problem. Trzeba się na nowo narodzić. I Nikodem tego nie rozumiał. Nikodem, który był znawcą prawa, nauczycielem prawa, a jednocześnie był człowiekiem już w podeszłym wieku. I mówi, jak to? Jak człowiek taki jak ja, człowiek, który przeżył już tak wiele lat, jak ma się narodzić na nowo? Ma wejść do łona swojej matki i narodzić się? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Bóg tak zabezpieczył wejście, przystęp do drzewa życia, że jest to niemożliwe. Ten miecz wirujący nie jest na ozdobę. Cherubowie, którzy strzegą wejścia do drzewa życia, nie stoją tam tylko dla ozdoby. Naprawdę wejście jest zamknięte. Jest tylko jedna droga, która możliwa jest do przebycia i jedna jedyna droga, która prowadzi do nowego życia. Jedna jedyna droga, którą można przechodząc wejść do Królestwa Bożego i spożywać owoce drzewa żywota. Tą drogą jest Chrystus. Każdy, kto uwierzy w Niego, zbawiony zostanie. Każdy, kto uwierzy, uwierzy w sercu swoim i wyzna ustami swoimi, będzie zbawiony. Nie ma innej drogi. Nie ma żadnej innej drogi. Nie ma żadnej innej możliwości. Ludzie szukają oczywiście i próbują tego to czynić przez inne religie, przez filozofię, przez dobre życie, przez humanizm, ale to nic nie daje. I nic to nie da, ponieważ droga jest zamknięta. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób dostać się do drzewa życia. I Biblia nam ten sposób jednoznacznie pokazuje. Dlaczego krzyż akurat? Dlatego, że krzyż równa się posłuszeństwo. Spożywanie owoców z drzewa żywota oznaczało posłuszeństwo. A spożywanie owoców z drzewa poznania dobra zła oznaczało nieposłuszeństwo. Dlatego nowe życie może rozpocząć się tylko przez posłuszeństwo Bogu. Tylko i wyłącznie. Można powiedzieć, że przez przyjście pod krzyż i okazanie posłuszeństwa Bogu człowiek symbolicznie odwraca się od drzewa poznania dobra i zła. Rezygnuje z nieposłuszeństwa i czyni to świadomie. Czyni to jako osoba, która wie, do kogo przychodzi i po co przychodzi. A wie, ponieważ Duch Święty nad tym pracuje. Pracuje nad każdym z nas. Do drzewa życia ma prawo każdy z nas. Wynika to z 14 wersetu 22 rozdziału Objawienia. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Tu nie ma ograniczenia. Ci, którzy piorą swoje szaty. Oni mają prawo do drzewa żywota. Każdy z nas, każdy człowiek na ziemi może przyjść do Chrystusa, może przyjść pod drzewo życia, najpierw piorąc swoje szaty. Nie ma żadnego ograniczenia. Z drugiego rozdziału, 7 wersetu pamiętamy, Bóg mówi, że da spożywać z drzewa życia zwycięzcy. To jest fragment listu do Efezjan, tego z Objawienia, gdzie wcześniej był zarzut, iż Bóg został usunięty z pierwszego miejsca. Do drzewa życia mogą przyjść tylko ci, którzy zwyciężą. Pod drzewem życia nie ma pokonanych. Nie ma przegranych. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli żyjesz nowym życiem, to jesteś zwycięzcą. Nie jesteś pokonany. I twoje zwycięstwo jest pełne, kompletne. Dzięki Chrystusowi zwyciężyłeś grzech, zwyciężyłeś śmierć i zwyciężyłeś diabła. Masz prawo
spożywać owoce, żyć z drzewa życia. Mało tego, chcesz to robić. Karmisz się drzewem życia. I wreszcie Objawienie 22:19 mówi nam, że jeśli ktoś ujmie ze Słowa Bożego, to trzeba przeczytać, jeśli ktoś ujmie coś ze słów Księgi Proroctwa, jeśli ktoś coś ujmie z Księgi Biblii, temu Bóg ujmie z drzewa życia i ze świętego miasta opisanej w tej księdze. Co to znaczy? To oznacza, że to dzieje się tu i teraz. Jeśli ktoś ujmuje coś z Biblii, nie chodzi o to, że wyrzuca kawałek Biblii, mówi, że on nie wierzy, ale chodzi raczej o ludzi, którzy czytają, myślą sobie, a tak, pewnie to o mnie. W tym momencie wiecie, co my robimy? Pozbawiamy siebie tej części cudownego życia z Bogiem, która jest nam przekazana. My sami. Siedzimy przed drzewem życia, płaczemy nad sobą, narzekamy na wszystko, co dzieje się z naszym życiem. Jesteśmy niezadowoleni. A można powiedzieć, że pod nosem nam owoce tutaj. Pamiętam taką historię kiedyś ze Zdzisiem Krzyżowskim, niektórzy go pamiętają, przyjechaliśmy za czasów jeszcze dobrej komuny z Austrii i Zdzisiu przywiózł swoim dzieciom banany, których nigdy nie widziałem. I pamiętam, jak wyszliśmy, jak on, te dzieciaki spały w tych łóżkach i on te banany pod nos im przez... I słuchajcie, to był widok nieprawdopodobny. Dzieci przez, a szczególnie Wojtka pamiętam, Wojtek przez sen zaczął się podnosić, spał, podnosił się, ten zapach go pociągał. A kiedy otworzył oczy, to mało nie umarł z wrażenia, jak zobaczył banana. Dlaczego ten przykład podaję? Dlatego, że wielu z nas żyje właśnie jak ludzie, którzy nigdy nie widzieli owoców, cudownych owoców Bożego życia. I narzekają, że ciągle im źle w życiu. A tymczasem, jeśli przyszedłeś pod krzyż, to przyszedłeś pod drzewo życia. Czyż Biblia nie mówi, że On sam wystarczy? Czyż Biblia nie mówi, że w Jezusie Chrystusie są ukryte wszelkie skarby? Czego jeszcze chcesz? Chcesz lepszej pracy? To jest ważniejsze od Chrystusa? Pewnie byś dostał, gdybyś był posłuszny Chrystusowi. Chcesz więcej pieniędzy? Pewnie byś dostał, gdyby Bóg uznał, że ci są potrzebne. Co chcesz więcej jeszcze? Jak tego nie mam, to siedzę jak taki mały bąbel, bo nie dostał zabawki. No i beczę. Wielu z nas żyje w ten sposób, okradając siebie samych. I nie mówcie, że tu diabeł wam coś ukradł. Diabeł nic tu nie ma do powiedzenia. On przecież tylko chodzi wokół. I on co najwyżej zaciera ręce i myśli, ja dzisiaj nic nie muszę robić. Wszystko za mnie zrobili. Jeśli chcemy żyć nowym życiem, to tylko od nas zależy, ile z tego wyciągniemy. Kiedy czytamy o niektórych osobach z Biblii, to jest tam taka notka, że umarł syty lat. Byliście kiedyś syci? Nie przejedzeni. Syci. Kto był kiedyś syty? Tak sobie pojadł, jak mu było dobrze. I tak właściwie już... już nie ma co jeść, bo już tak dobrze było, że wszystko, co byłoby następne, to byłoby niewłaściwe. Widzieliście kiedyś kogoś, kto tak umierał? Bardzo niewielu ludzi tak umiera. Albo umierają z przerażeniem, albo ze strachem, albo przeklinając swoje życie. Ale niewielu ludzi tak umiera. Pewnie niektórzy z nas czytali książkę o Szakarianie, Najszczęśliwsi na świecie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak umierał ojciec Szakariana. Ktoś pamięta? Zwołał całą rodzinę. Cała rodzina przyszła, a ponieważ to byli Ormianie, oni mają duże rodziny, usiedli wokół niego i
Pytają, po co ich zwoła? A on mówi, zwołałem was, bo będę umierał. Macie patrzeć, jak umiera święty człowiek. No i umarł. Syty dni, syty lat. To tylko od nas zależy, czy my z życia wyciągniemy to, co Bóg chce nam dać. Dostęp do drzewa życia był zamknięty dla nas, gdy byliśmy grzesznikami. Ale odkąd narodziliśmy się na nowo, jeśli to się stało, odkąd staliśmy się uczniami Jezusa Chrystusa, jeśli to się stało, odkąd krzyż stał się takim duchowym symbolem naszego życia, nie jako pretekst do umartwiania się, ale jako powód do posłuszeństwa Bogu. Mamy wolny dostęp do drzewa życia. Możemy korzystać bez żadnych ograniczeń z owoców tego drzewa. Możemy jeść tak, że możemy być syci. Aż przyjdzie czas, kiedy Bóg zawezwie nas przed swoje oblicze i odejdziemy z tego świata. Syci dni i syci lat. Chrześcijanin musi tak żyć. Inaczej nasza wiara jest absurdalna, ponieważ wierzymy w nieskończonego Boga, wierzymy w cudownego i świętego Boga Stworzyciela, wierzymy w Boga, który jest przebaczającym Bogiem, a żyjemy tak, jakby to się nigdy, ale to przenigdy, w żaden sposób nie przełożyło na nasze życie. Żyjemy jak ludzie ze świata. Gdzie tu sens, gdzie logika? To już powiem wam, lepiej żyć jak człowiek ze świata. Mniej stresów, mniej problemów. A być może taki człowiek któregoś dnia dotknięty przez Ducha Świętego zapragnie, zatęskni. Nie będzie wiedział, że chodzi o drzewo życia, ale my wiemy, że za drzewem życia. I Duch Święty go poprowadzi. Najgorzej jest wtedy, jeżeli człowiek mówi, wierzę, ale serce mówi, ale boli. Chrześcijanin to człowiek, który ma wolny dostęp do drzewa życia. Spożywa ile chce i kiedy chce. Ma dostęp do Boga przez Jezusa Chrystusa. Obyśmy umierali w takiej właśnie chwale kiedyś. Być może nie będzie okazji zwoływać rodziny, ponieważ wszystko wskazuje na to, że czasy, które przychodzą, nie będą już takie dobre w sensie wolności wyznawania wiary. Ale nawet wobec swoich przeciwników czy wrogów możemy odchodzić z tego świata syci życia, syci Bożej obecności. Jest taka historia, na koniec ją chcę opowiedzieć, która dotyczy pewnego rzymskiego żołnierza. W czasie prześladowań, które spłynęły na chrześcijan, on się jakoś tam nazywa, jakiś tam świętym został później. Doszło do takiej sytuacji, że przeznaczono na śmierć kilkadziesiąt osób i oczywiście Rzymianie umieli zabijać, więc pozbawili ich odzienia i wysłali na środek jeziora, zamarzniętego jeziora, żeby tam po prostu zamarzli na śmierć. Pilnowali ich żołnierze. Ale ci ludzie zrobili coś, co zrobiło wrażenie na pewnym żołnierzu. Zaczęli śpiewać i śpiewali całymi godzinami. Aż w końcu doszło do tego, że ten człowiek ściągnął z siebie ubranie i poszedł tam do nich na środek jeziora i tam razem z nimi zginął. Pięknie umierali, ale pewnie jeszcze piękniej żyli. Bo nie stać człowieka na taką śmierć, jeśli jego życie jest byle jakie. Pamiętajmy o tym. Nikomu nie życzę śmierci, ona i tak nas dopadnie któregoś dnia. Ale mam taką cichą nadzieję gdzieś, że my jesteśmy tym pokoleniem, kiedy Pan wróci. I że zostaniemy pochwyceni na obłoki i tam zostanie przemienione życie, ciało każdego z nas.
Jeśli nie wierzysz w Jezusa Chrystusa, to dzisiaj wykorzystaj ten czas, żeby to uczynić. Może to dziwnie zabrzmi, co powiedziałem, ale mnie nie chodzi o uprawianie religii. Może uprawiasz religię, którą uprawiają w HWE. Na to mogę powiedzieć, a Kysza, idź stąd. Nic ci do nas, my żadnej religii nie uprawiamy. Ale jeśli Jezus Chrystus nie jest Panem twojego życia, to uprawiasz religię. I ani nie będziesz pięknie żył, ani nie będziesz pięknie umierał. Ani nie będziesz miał pięknego życia wiecznego, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy nawet. Masz okazję, żeby powziąć męską decyzję. Jeśli jesteś kobietą, też podejmij męską decyzję. W dzisiejszym świecie to już w ogóle jest normalne, że kobiety męskie decyzje podejmują. Ale w tym przypadku rzeczywiście jest potrzebna jasna, klarowna decyzja. Albo Chrystus, albo do świata. Życzę oczywiście wszystkim, aby nie tylko wybrali, ale wytrwali przy Chrystusie. Sam sobie tego życzę, bo nie jestem przecież ani lepszy od was, ani też gorszy nie jestem, co sobie myślicie. Nam wszystkim tego życzę.